Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj jest z nami Ifor. Siemanko. No i co? No i standardowy Progress League. Myślę, że widzimy się już w spotkaniu. Co dwie głowy, to nie jedno. Dokładnie. I tym optymistycznym akcentem wchodzimy do pierwszego spotkania. Ty mamy w teamie... A ty jesteś Ifor? Ja myślałem, że Random ma taki nick. O, ale się zdziwiłem. Już miałem suchara powiedzieć. I jest Max! Czy on był słaby czy dobry? Pamiętam. Szło mu nawet. Maksymalnie się wylał tylko dwa razy. No, a tak to było w porządku. No generalnie dzisiaj może być mniej merytoryczny Progress League niż zwykle. Nie no, ale to nie za sprawą Ifora, to nudy po prostu w teamie. Okej. Okay. W każdym razie... Chciałem przekazać, że... Grunt to optymizm, pesymizm nie jest w naszych oczach. I gramy generalnie trójki. Mam chyba coś koło 1600 NMR, także mam nadzieję, że odcinek się wam spodoba. Dajesz Inforin. Nie mam boostu za bardzo, więc wywalę randomowo. Dobra, ja też nie mam. Okej. I wywalę cyk od lewej od ścianki, tylko żeby się wylał i żebym dał coś takiego. Tylko żeby ten też... Dobra, dorzucę? Jeszcze ci ściągnę? Pięk! Ale plan był dobry, to trzeba przyznać. Ale ciśniemy, nie odpuszczamy. Zabrałem teammate'owi boosta, żeby przypadkiem nie zciął rotacji. Musiał się cofnąć jeszcze bardziej. Tak, żebyś nie był każdym. Myślimy tutaj o każdym aspekcie gry. Jak mamy agresywnego teammate'a, to trzeba go czasem podrasować i podpierdzielić. Co nieco. Powiedzieć mu, że bez boosta też można grać. No, powiedzieć mu, że musi, że jak chce grać, to musi się cofać. Bo bez boosta się nie gra, czy coś takiego. Dobra. W każdym razie pełne skupienie dzisiaj. Wywalam od ścianki. Jeszcze raz? Daję ci do środeczka. Okej, okay, tutaj niestety przeciwnik stwierdził, że KJ, nie wiem co stwierdził, ale uderzył piłkę w każdym razie, czekaj, to nie próbuję im zabrać pozycję. Leci. Co, przebijam nad nim, będę do ataku. Jest środek nasz? Daję do was. No i piękna bramka, zobaczcie, kto by pomyślał, że na naszym odcinku tutaj uda się strzelić bramkę do dobrej bramki. Szkoda, że nie zmieściłem tego w okienku, to by było jeszcze fajniejsze. Jadę lewo. Coś sugerujesz? Coś sugeruję? Nie. Idziesz daj do lewo, przodu. Prawo do naszego, no bo zapisałem, ale do ciebie, na obieg. Ja rozumiem. Bumpy. Znowu rozważa każdą rzecz na boisku. Doskonały ja bump. Jedziemy do środka, bo nam do środka. Okej, okay, nieważne. A bo mnie? Do wyboru, do koloru. Wybuchowy stadion. Arena. Ła. Dobra, my był. Pięknie. Nie mam boosta, ale wolne. No, baw się dobrze. Dzięki. On to dośrodkował, że możecie tam przycinać. Dobra, ja go coveruję. Dobra, otwórzcie trochę. Nie było to najbardziej zgrane zagranie, ale wyszliśmy cało. Dobra. Okej. Okay. Widzimy, wytresowany teammate już nam nie zabiera piłki. Musimy to odnotować. Dobra, jestem na backpoście. O, do ciebie. On defensywnie zaczął grać. Wcale to nie przez to, że raszujemy. Hej, do środka. Dobra. Uważaj. No, trzech na jednego, ale i forma doświadczenia w takich sytuacjach. Życiowe. Do ciebie? Kurczę, za ciebie nawet. Teraz od zakrzywionej ścianki. Ale niestety Duzi... Nie takie rzeczy śmiał... Dobra, nieważne. Coś tam by się zrymowało, ale... Rymują się zwykle nie najmądrzejsze rzeczy. Ale szybko ten mecz w ogóle przemija. No tak... No, nie otwierają za bardzo takich...
możliwości. I walimy na dobitkę. Dobra, oni się już pogubili. I idealnie, 2-0, Noodle jak zwykle nas kieruje. Noodle pasta, mecz jest basta. Pasta to koniec? Whatever, przechodzimy cięcie, drugi mecz zaraz będzie. Dobra, mecz znalazło szybko, T-Rex w teamie, także dinozaur już ten nie wyginie. Dobra, gadam głupotę, ale to... No nie wiem, Ifor jakąś... O, zmienił nick po raz kolejny. Jak skarpetki, pomiędzy meczami. Dobrze, że się nie spóźnił. Bo mi coś właśnie nie pasowało, muszę nic zmienić. Nie wiem, kamerę zmieniam, wszystko zmieniam, jak coś nie pasowało. Teammate'a czasem. Widzimy już T-Rex jest zamiast Noodla. I może Noodle nie wydawał się złym teammate'em. To T-Rex... Co? No ale to wydawało ci się, właśnie. To T-Rex go przewyższa na każdym punkcie. Wezmę. Dobra, ja ciebie też wezmę. O, miło. Okej, okay. Ja będę gdzieś z przodu na podanie wyczekiwał. Wyklaruję. Dobra. No, przynajmniej to... oni aż tak łatwo nie mają. Ja ci pomogę. Można? Oj, no, już chciałem odegrać. Dam do tego typa. Dobra. Oj, niestety zabrakło trzeciego na... Tego challenge. Dobra, czekajcie, bo coś dzisiaj mało informacji daje, co się powinno robić, dlatego po prostu wczujcie się. Podanie okay. Dasz do tyłu trochę? Ciupkę. No i od zakrzywionego i lecę jak najszybciej zblokować to. Wyszedł tak backpass od razu. Podanie do randoma. Random? A random już pojechał, nie wiem, chyba do bramki. Pinchuje? Nie był, odskoczył od ścianki. Ważne. O, piękny blok. Okej. Okay. O, dobra, żyjemy. Jestem po lewej, wyjeżdżaj sobie. Dobra, on to hitnie jeszcze raz. Bąknąłem, wywalam. T-Rex skacze. T-Rex misuje. Zagrąznam. O, no to... Ty się zaraz respisz, ja po to skaczę. No i gdzieś do lewej. Niewygodne może będzie. Dobra, było bardzo wygodne akurat, ale... Poczekam na hita. Mhm. Jestem prawo? Dobra, T-Rex przed tobą. Daj mu. No, super obejście. Redek poprawia. Aj, kurczę. No, nie mogłem czekać, bo dwóch hit było, więc... Jakbym swajkował jednego, to drugi by mi już dojechał, także spróbowałem w ten sposób. I tutaj zabrałem im boosta i wracam. Ale dzisiaj presja na pressing wysoki. Może nie widać kondycja przygotowana przed spotkaniem. Okej. Okay. Dobra. Jestem za tobą. Skaczę jak bałwan. Zabrałem im boosta. O, ładnie. Szukałem czegoś. Dobra, ja się wracam. Dobra, T-Rex do końca. Pomogę mu. Okej. Okay. Dobra, ja jestem w tyłach. Może ci przeciąć? Dobra. Blokowałem ramę. Zabrałem boosta, mam boosta jak chcesz? O. Dobra, masz trochę czatu. Walam to do boku. Dobra, będę na backboardzie, a na dole zostanę. Dobra, najsik. Nowy pinczyk. Dobra, nie możesz dobra, strzelić. Wywalam. Jestem po lewej. Trochę nas odcięli od boosta. Odcięli nas od zwycięstwa chwilowo. Ale zaraz ich przyciśniemy z powrotem. Nie możemy tak inicjatywy wydawać. O, okej. Okay. Nic się nie dzieje. I kontratak. Na pełni, jadę. Idź do środka. Mam od sufitu. Ja na suficie jestem. No. O! Aj. O nie, jak mi przycięło. O nie! Najpierw mi przycięło trochę grę, a potem zrobiłem... Spanikowałeś. T-Rex. Dawaj. Dobra. Cofam. Twoje? Walam od krzywego. Dobrze, T-Rex. Zabrałem boosta. Mają biedę straszną. Dobra, wracam naokoło. Okej. Okay. Dośrodkowuję jakoś. No, oni powinni oddać piłkę, no. Tam ci. No nie! T-Rex? Będzie okazję, zdemowaliśmy się wzajemnie.
Tam ci. No nie! Ja... No, wiesz, tyle okazji w tym meczu. Ale ładnie gramy, tylko coś nie wpada. No, nie chcę krakać, bo to się źle kończy. No, lepiej nawet nie mów o tym, że nie chcesz krakać. Moje kwarta lubi czasem sobie złe wróżby dawać. I niestety one się sprawdzają. Tak 99% byśmy powiedzieli. Ale się powstrzymał tym razem. Dobra, będę jechał prawo. Ja prawo, aha, ty środek. Nie, pogubię się chyba po drodze. Dobra. O! Dobra, Ifor. Piękny boomer. Prawie raz szarpani. T-Rex. No tam troszkę zabrakło. To jest tak zabrał ciekawe. Mi boosta, ale dalej mam misję. T-Rex, no piękna próba. Jestem za tobą. Wywalam za nich. Dobra. Shadowuję T-Rexa. Zaraz. Zebrałem na midzie. Oho. O, to się kombinuje. O, T-Rex trochę nas tutaj chce postraszyć. Jak na dinozaura przystało. Wywalam gdzieś w dziwne miejsce. Bez boosta ci pomogę. Okej, okay. Zebrałem im boosta z defensywy, mają biedę. Jadę po to, dobra. T-Rex ci pomaga, nie mam. Wywalam tego. I proszę bardzo. Brameczka, jak widzieliście, sprowokowałem przeciwnika do zrobienia. W sumie nie wiem, co się stało. Zobaczmy to jeszcze raz. Obity. Pitagoras od przeciwnika. No i zobaczcie, profesjonalne podejście do spotkania i od razu same wygrane na odcineczku. To wszystko za sprawą Ifora i jego motywacji do wygrywania. Także myślę, że to był jeden z szybszych odcinków, nie pod względem długości, ale pod względem tego, jak przebiegły. Bo naprawdę mam wrażenie, że z 3 minuty graliśmy. Tak całkiem na serio. Nie, no myślę, że bardzo fajny odcinek wyszedł, także dziękuję tobie za towarzystwo, cokolwiek. No. No i to w sumie tyle. Elo, elo. Elo.